Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dzisiaj niemalże w całym kraju temperatura przekroczyła 20 stopni, a w wielu miejscach niebo było bezchmurne. Ale wszystko wskazuje na to, że taka poprawa pogody to tylko krótki epizod. Już dzisiaj w nocy dotrą do nas fronty atmosferyczne, które przyniosą przelotne opady deszczu. Jednak początkowo pogodnie będzie niemalże w całym kraju. Jedynie na krańcach wschodnich przelotnie popada deszcz. Te opady związane są z niżem z nad Rosji. Ale już nad ranem nad regiony zachodnie dotrze strefa opadów deszczu oraz strefa zachmurzenia. Deszcz zacznie padać na zachodzie, na Żuławach, a także na Warmii i na Mazowszu. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 9 do 12 stopni. Natomiast jutro, w pierwszej części dnia, nadal pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na krańcach zachodnich, a także na wschodzie. W pasie centralnym pogodnie. Po południu opady deszczu głównie w części północnej, zachodniej, a także na południu. Termometry południe wskażą 22-23 stopnie na południowym wschodzie, nieco chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 18. To będzie również bardzo pogodny wieczór, a także i noc na Kujawach i na Pomorzu. Jedynie na krańcach wschodnich zachmurzy się. Nad ranem 10-11 stopni, czyli nadal dość rześko. Również jutro poranek pochmurny na krańcach wschodnich, w pozostałej części regionu pogodnie. A w ciągu dnia, no już w całym regionie będzie się chmurzyć, padać jednak nie powinno. Termometry wskażą 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, zatem również jutro będzie ciepło. Sprawdźmy prognozę na kolejne dni. W sobotę zachmurzy się, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 21 stopni. W niedzielę będzie pogodnie, lokalnie nawet bezchmurnie, a na termometrach od 19 do 21 stopni. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, nad ranem od 9 do 11 stopni, w ciągu dnia cieplej od 21 do 23. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia.